Cześć Boże, witam Państwa serdecznie. Dziś moim gościem jest dr Helena Pys, pani doktor, która od ponad 30 lat prowadzi ośrodek dla trędowatych Jivodaya w Indiach. A jej towarzyszką i naszą rozmówczynią jest także Patrycja, wychowanka pani Heleny. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Witam z tego dalekiego kraju. Miło, że można się połączyć przez kabel zwyczajnie i rozmawiać jak po polsku na taką dużą odległość. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja też bardzo się cieszę. Miałam okazję usłyszeć o pani działalności, gdy była pani w Polsce, a teraz czuję się tak, jakbym była na miejscu i chociaż troszeczkę przez to okienko mogę zobaczyć, jak jest u was, jak wygląda u was. Dzień dobry, Patrycja, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Dzień dobry. Pani Heleno, pierwsze pytanie do pani. Z perspektywy polskiej trąd znany jest nam przede wszystkim z Biblii. A jak to jest w Indiach? Czy chorych na trąd jest wielu? Takich, którzy są naznaczeni przez trąd, ciągle jest jeszcze bardzo wielu. Mogę powiedzieć, że ja też znałam trąd z opisów biblijnych oraz ewentualnie jakąś tam encyklopedyczną wiedzę miałam z podręczników do dermatologii, kiedy tu przyjechałam pierwszy raz, ale trądowatego można spotkać, jeżeli się wie oczywiście, jak wygląda trąd, w każdym dużym mieście. Dlaczego w mieście? No bo po pierwsze są wypędzani ze swoich miejsc zamieszkania, wioski nie chcą trzymać trędowatych, no bo wiadomo, że albo są niezdolni do pracy, ale też mogą zarażać. Jest też lęk przed, no uważa się ich za naznaczonych chorobą, znaczy ukaranych być może przez bogów i nadal jest coś takiego, nawet jeżeli to jest milczące, nie jest to z kamieniami w rękach, ale jest to takie chęć pozbycia się tych, na których są znamiona trądu. No oni nie mając gdzie żyć, po prostu gromadzą się w slumsach wokół dużych miast, bo tam można przynajmniej coś użebrać, liczyć na miłosierdzie. Hindusi też okazują miłosierdzie, żeby sobie karmę poprawić. No i tam się gromadzą, żyją w takich, my to nazywamy kolonie, zresztą to jest popularna nazwa dzielnic po prostu miejskich. I żyją w takich społecznościach w miarę zamkniętych, ale żyją żebraniny i ich dzieci mieszkające tam, a często przecież ci ludzie szukając, tak jak każdy, który potrzebuje miłości, a tym bardziej odrzucony, no po prostu żenią się, wychodzą za mąż, mają wspólne dzieci. No a te dzieci mają fatalny los, no bo właśnie dzielą z rodzicami i z wujkami, ciotkami wszystkimi, no, podobny los. W takim nagromadzeniu chorych bardzo często same też zapadają na choroby, nie tylko trąd oczywiście, no i tam jest też duża ciasnota i higieniczne warunki fatalne. Byłam w kilku takich koloniach, więc wiem, jak to wygląda. Wielokrotnie byłam, bo jeździłam z pomocą. No i też nie miałam możliwości pójścia do szkoły normalnej, publicznej. Praktycznie nie mają prawa, bo w konstytucji to wiele rzeczy zapisanych tego kraju. Nawet mówi się o zniesieniu kast, natomiast te kasty nadal funkcjonują. Ludzie nadal żyją tak, jak żyli dawniej w hierarchicznym takim układzie i są ludzie pogardzani i poniżani i są wielcy panowie. Także praktycznie przepisy o niczym nie stanowią. Dzieci po prostu nie chodzą do szkoły, uczą się, razem z rodzicami idą żebrać, czasem coś zarabiają, jakieś drobne pieniądze, drobnymi posługami, no ale nie mają możliwości edukacji. No właśnie, i to ten trąd naznacza nie samego chorego. Jeżeli go okalecza ręce, nogi lub twarz, no to te znamiona są widoczne. I mówię, takich trędowatych można spotkać we wszystkich dużych miastach, właśnie z wyciągniętą ręką najczęściej, ale też naznacza całą rodzinę. Bo takie dzieci nie mają żadnej szansy na edukację. Skończą
też jako żebracy najczęściej, albo, albo też ulegną jakimś wypadkom, albo ulegną chorobie i w zasadzie nie mają możliwości wyjścia z tego zaklętego kręgu żebractwa. Między innymi dlatego powstało Jivodaya. No właśnie, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Jivodaya? Może cofnijmy się trochę wstecz i gdyby pani zechciała opowiedzieć, jak pani tutaj trafiła i no jaką rolę odgrywała wtedy, jaką odgrywa teraz. No właśnie to się trzeba cofnąć nie 30, prawie 2 lata, ale 50 lat. Mhm. Bo, ponieważ w ubiegłym roku w grudniu obchodziliśmy 50-lecie istnienia Jivodaya. Zostało ono założone przez polskiego palotyna, który był też lekarzem, księdza Adama Wiśniewskiego. To było takie jego marzenie życia. Wzorując się na Damianie de Wester, bardzo chciał służyć trędowatym i zostać kapłanem, więc połączył te dwie funkcje i w latach 50. wyjechał z Polski w celu znalezienia miejsca, gdzie będzie mógł służyć trędowatym. Po różnych tam perypetiach wreszcie trafił i założył tu, na naszej własnej ziemi, ziemi należącej w tej chwili do Jivodaya, ośrodek dla osób dotkniętych trądem. I właśnie nazwał go Jivodaya. To w sanskrycie oznacza świt życia. Ponieważ ci ludzie mają, jakby ich życie normalne w społeczeństwie zakończyło się w momencie, kiedy utracili dom, rodzinę pierwotną, to właśnie chciał im stworzyć warunki, żeby znów mogli iść dalej, żyć, po prostu żyć normalnie. Na czym to polega? Bo tak, wyleczyć chorobę można łatwo. To jest choroba zakaźna, podajemy leki, dzisiaj są leki skuteczne, oczywiście w zależności od tego, czy choroba będzie w miarę szybko wykryta, bo to też wiele chorób, które już są zadawnione i przynoszą odległe skutki, no to już wszystkiego wyleczyć nie można, ale samą chorobę, bakterie można zwalczyć, choroba może nie postępować. I czasem są nawroty też, no ale to już są wszystko szczegóły medyczne. Natomiast poza tym właśnie ten powrót do społeczeństwa, do społeczności, do normalnego życia, to jest problem. Także ojciec Adam takie sobie ustanowił stopnie, rehabilitacja, najpierw leczenie, no to podstawowe medyczne, potem rehabilitacja, ile można, okaleczonych rąk, nóg, dbałość o wrzody, które się pojawiają na ciele. To wszystko jest niezmiernie ważne i to jest nasza codzienna praca. No ale potem jeszcze właśnie rehabilitacja. Rehabilitacja społeczna, psychiczna, bardzo trudno im podnieść się właśnie z tego odrzucenia. Niestety w tych koloniach naszych spotykamy się też z alkoholizmem, bo poczucie odrzucenia jest no, dominujące. Miałam sytuację, kiedy w odwiedziny na zaproszenie swojego brata, którego wcześniej musiał opuścić, pojechał jeden z moich tutaj pracowników, powiedział, że jedzie na tydzień, wrócił po 2 dniach. Zapytam, co się stało, powiedział, nigdy już tam nie pojadę. Ponieważ bratowa potraktowała go źle. Nadal. Nie mógł tam u niego zostać. Nie liczy się to, że ci ludzie są nieakceptowani. Tak, są nieakceptowani. Absolutnie nie można powiedzieć, że coś się zmieniło. To, że mówię, jakiś Hindus rzuci datek, to prawda. Sami dbają o swoją karmę, o lepsze wcielenie. W następnym wcieleniu o lepsze życie. Natomiast no, nie ma czegoś takiego jak poczucie, ty jesteś moim bratem. My to mamy w chrześcijaństwie. Ja myślę, że to jest też powód, dla którego część z moich wychowanków, ale i pacjentów również przyjęła chrześcijaństwo. Bo oni tutaj, w tym domu, założonym przez księdza Adama, który ja teraz staram się kontynuować, poczuli się u siebie. Poczuli się kochani, poczuli się potrzebni. Potrzebni. Właśnie, o, dlaczego przez pracę wychowanie? Dlaczego rehabilitacja przez pracę? Bo tak naprawdę człowiek staje się ważny, kiedy może pomóc innym. Dopiero wtedy czuje, że nie jest zbędny na tym świecie. Nie wtedy, kiedy my jemu rany opatrzymy. Nie wtedy, kiedy podamy mu leki. Wtedy on jest dopiero obsługiwany. A kiedy on sam może już pomóc, kiedy może, nie wiem, szklankę wody podać drugiemu, to czuje się potrzebny. Moi panowie bardzo okaleczeni na przykład składają takie torebki
ze zużytego papieru, z gazet, z zeszytów dziecięcych. Składają torebki, w które pakujemy leki dla pacjentów w przychodni. Nie wiem, sprzątanie wokół siebie, drobne rzeczy, pomoc jedna drugiej, panie. Nawet opatrunki zakłada mój były trędowaty, bardzo okaleczonymi dłońmi. I wie, i ma poczucie, że właśnie może pomóc. Na niego mówią, panie doktorze, ludzie, którzy nie wiedzą, że nie ma żadnego wykształcenia, no bo jak on pracuje z lekami, jak on te leki im wydaje, to znaczy on jest naprawdę kimś. No i tak służymy sobie tu wzajemnie na tej zasadzie. Wspólnota jest duża, jest kilkanaście rodzin mieszkających no, w pobliżu, wszędzie i na samym terenie i wokół już są rozmaite domki, które sobie mogą tam wynająć albo kupić, albo wybudować. Skromne to wszystko jest, ale już mieszkają ze swoimi rodzinami, służą nam tutaj, służymy sobie wzajemnie. Zaczęła Pani od leczenia chorych, od kontynuacji misji księdza, a w tej chwili to jest duża instytucja, gdzie ludzie mieszkają wokół Pani, jest też szkoła. Jak to dokładnie wygląda? No tak, kiedy przyjechałam, to ta instytucja już była. Ja pamiętam, bo ja tutaj policzyłam 17 budynków stało, większych i mniejszych. Do budynku zaliczyłam też kurnik, ale jest kościół, jest no, kilkanaście budynków mieszkalnych, dwa duże internaty dla dziewcząt i dwa duże budynki dla chłopców również. W tej chwili mamy też dwie szkoły już. To wszystko powstało w międzyczasie. Najpierw było 17, tak jak mówię, budynków. Mieszkało wtedy prawie 200 osób. Z tego 150 dzieci właśnie w internatach. No, przyjechałam już niestety po śmierci księdza Adama. Nie doczekał mojego przyjazdu z powodów no, bilet, wiza i te wszystkie rzeczy. No i musiałam się nauczyć wszystkiego od początku. Właściwie odkrywałam, czym jest dziwodaja. Przyjechałam z wiedzą medyczną europejską. Tymczasem tutaj trzeba było nie tylko być internistą, takie miałam wykształcenie, taką specjalizację, ale trzeba było jakby no, stać się omnibusem. Współzałożycielka dziwodaja, siostra czy pani Barbara Birczyńska w krótkim czasie po moim przyjeździe zostawiła nas. Uznała, że będzie bardziej potrzebna w innym miejscu, pojechała tworzyć zakon, pomagać innym, no bardzo daleko stąd. No i ja zostałam sama. Zostałam sama w instytucji, której nie znałam. Była bariera języka, no, nie znałam kultury, sposobu ich reagowania. Może to trudno w to uwierzyć, ale nawet mimika Indusów jest inna. Nie zawsze można zrozumieć. Gesty to oznacza tak, a ja myślałam, że mój współpracownik jest zakłopotany i że nie wie, czy mi potwierdzić moje pytanie, czy nie. No więc to musiałam się tego wszystkiego uczyć. To był alfabet, potem przedszkole, potem pierwsza klasa, druga. Myślę, że teraz już się rozumiemy. No, minęło 30 lat, znam język, mogę się porozumiewać. No i musiałam się nauczyć wszystkiego o trądzie, ale też chorób tropikalnych. Musiałam sobie przypomnieć czasów studenckich, nawet przyjmowanie porodów. Kilkakrotnie, przynajmniej jak nie kilkunastokrotnie mi się to zdarzyło tu na miejscu. No ale wszystkie choroby dotykają trędowatych. Ja nie leczę tylko trądu. Drugą klęską zupełną Inti to jest gruźlica, bo to jest choroba biedy i zaniedbania. No tak, tylko powiedziałam o budynkach, powiedziałam o szkole, ale jest też przychodnia. W międzyczasie rozwinęła się praca, mieliśmy dwie przychodnie już własne. W drugim miejscu 60 km dojeżdżaliśmy, tam jest mały budynek wybudowany jeszcze za czas ojca Adama, ale no właśnie tam dojeżdżaliśmy najpierw raz w tygodniu, teraz już tylko raz na miesiąc. I potem jeszcze rozszerzyłam działalność, poproszono mnie o pomoc w bardzo biednej okolicy, blisko granicy z Orisą. I tam jeździliśmy, no też już trzeba to było zakończyć, bo było coraz mniej potrzebujących, ale tam jeździliśmy no, przynajmniej z 10 lat, co miesiąc, 200 km stąd. I tam było bardzo dużo pacjentów, ogromna bieda. Dlaczego mówię pacjentów? No bo przychodnia jest darmo. Wszystko jest tutaj, zarówno nasza praca, znaczy porada lekarska, pielęgnacyjne wszystkie rzeczy i wydajemy leki też za darmo.
Dlatego, żeby tak ustanowił to ojciec Adam, no żeby właśnie przyszli najbiedniejsi. Nie ci, którzy potrzebują białego lekarza, bo bardzo łatwo jest o reklamę i przyjdą dlatego, że może ta Europejka czy ten Europejczyk wiedzą lepiej. To też się zdarza oczywiście, że w takiej intencji przychodzą. Poradzili się już 5 lekarzy, no może tutaj jeszcze coś. Ale bardzo często przyciąga ich po prostu to, że tu lekarstwo dostaną. Że nie tylko dostaną receptę i będą musieli wykupić drogie leczenie, ale że po prostu będą wyleczeni. No, liczą też na życzliwość, bo to też bardzo łatwo o taką reklamę. Jeden, poczta punktowa jest najszybsza na świecie, a tutaj ona działa bezbłędnie. Ponieważ jest dosyć duże zaludnienie, więc przychodzą ludzie i mówią, ale kto cię tu przysłał, z jakimiś dziwnymi rzeczami. No, mówi, a bo jeden tu taki był i tym tak pomogłaś i on mi powiedział, żeby tylko tu przyjść. No i tak przychodzą. Pani Helena, mówi Pani, że opieka jest udzielana bezpłatnie. W jaki sposób się finansujecie? Z opatrzności Bożej. Bo na co można poza tym liczyć? Od początku ojciec Adam wybudował ten ośrodek cały z pomocy Polonii zagranicznej. On apelował, pisał do polonijnych pisemek. To były lata 70., 80., kiedy w Polsce nie było możliwości z Polski żadnej pomocy praktycznie. Owszem, przychodziły paczki takie rzeczowe, kilogramowe pakiety. Proszę sobie wyobrazić, ile takich paczek tu przychodziło, żeby zapakować, nie wiem, no kilo ryżu. No nie, ryżu akurat nie potrzebujemy, ale czegokolwiek, czy to jedzenie, czy opatrunki, czy ubrania, przychodziły w kilogramowych pakietach. No, to ludzie mieli sporo pracy w Polsce. No, ale taka była tylko możliwość. Płynęło to statkiem ileś miesięcy i tak dalej. Natomiast finanse, to mówię, głównie Polonia zagraniczna, to byli ludzie, którzy bardzo często przeżyli wielką biedę. I oni się pochylali nad biedą innych, nad biedą Indusów, po prostu. Miałam kontakt już po przyjeździe, znalazłam korespondencję ojca księdza Adama i siostry Barbary z tymi ofiarodawcami. Przepiękne sylwetki, przepiękne motywacje, żeby pomagać. Ktoś przysyłał 10 funtów na przykład miesięcznie, ktoś przysyłał 2000 rocznie, inni tam, no rozmaite były możliwości. Pamiętam pana z Australii, który co miesiąc przysyłał 200 kilkadziesiąt australijskich dolarów, albo 100 kilkadziesiąt, zawsze to była nierówna suma jeszcze z groszami. I tak się zastanawiałam, dlaczego akurat taka suma? Otóż prawdopodobnie było to, co mu zostawało z poprzedniego miesiąca. Dostawał następną swoją emeryturę czy rentę i przysyłał to, co mu zostawało. To niesamowite było dla mnie. Nigdy mi na to pytanie nie odpowiedział. Prawdopodobnie był niewykształconym człowiekiem. Pisał tak odręcznie, ołówkiem, takim niewprawnym pismem. Droga Heleno, dziękuję za potwierdzenie wpłaty. Ręce twoje całuję, coś tam, takie piękne rzeczy i zarazem wysyłam następną ofiarę. I takie liściki malutkie zbierałam sobie tutaj ze wzruszeniem, no bo tacy ludzie byli. I tak otwartość i hojność ludzkiego serca. Naprawdę, z tego zostało wybudowane Dziwodaja, tak jak wspomniałam, doszło do 17 budynków, w tym jeden kościół, który mieści spokojnie 1000 osób, no powiedzmy 800. Ale Hindusi umieją się upchać, więc jak trzeba, to na święta czasem mamy bardzo dużo gości. I no, przychodnia, budynki, szkoła była wtedy, kiedy ja przyjechałam, tylko we własnym naszym zakresie. W międzyczasie, no mówię, 30 lat, od 10 lat już działa, nawet więcej, od 15 lat prawie, w nowym budynku, zupełnie nowo wybudowanym, działa szkoła integracyjna. To jest też wielkie zwycięstwo, ponieważ do naszego ośrodka na początku bano się przychodzić. Ale już jak po latach okazało się, że ci Europejczycy nie chorują i że nie wszyscy chorują, bo przychodzą tu ludzie też do pracy i się okazuje, że nie łapią tej choroby tak łatwo, że nikt się nie rozchorował, no to przez te bariery jakoś lęku i niechęci się przełamują.
No i był taki moment, kiedy zaczęto mnie pytać, czy można swoje dzieci, między innymi pracownicy, właśnie mój księgowy, ludzie, którzy tu przychodzą do innej pracy, pan Krawiec, inni pytali, czy mogą, wiedząc, że nasza szkoła jest na dobrym poziomie edukacyjnym, czy mogą przysłać swoje dzieci. No i tak powstała szkoła integracyjna. W momencie, kiedy wybudowaliśmy budynek, zdecydowaliśmy, że będzie open admission i rzucili się niesamowicie. Było wtedy 400 dzieci w ośrodku mieszkających w internatach chłopców i dziewcząt, a z zewnątrz mieliśmy uczniów 800 osób. Także 1200 dzieciaków uczyło się w naszej szkole. No to tak wygląda dzisiaj, to zmieniło się bardzo. Ci, którzy znali Dziwodaja z opisów, ze zdjęć, a byli ostatnio właśnie podczas naszego jubileuszu, trochę ofiarodawców z Polski przyjechało, no to mówią, no tak, to niebo i ziemia. Była jedna pani, która była jako wolontariuszka młoda, a teraz już po latach ma prawie dorastające dzieci, przyjechała i mówi, Boże, to zupełnie co innego. No zmieniamy się. No, jednak i rozrastało się Dziwodaja. Co roku przybywały nowe dzieci. Odchodziło kilkanaścioro po ukończeniu szkoły, a przychodziło 30 do 50. W każdego roku ten stan naszego posiadania zwiększał się. No i życie toczy się dalej. W tej chwili troszkę ono zmieniło bieg, wiadomo, na całym świecie ten bieg się zmienił. No ale nie rezygnujemy. Staramy się żyć normalnie. I chociaż teraz w bardzo okrojonym stanie, no od marca faktycznie życie się zatrzymało w Indiach, to jednak nadal pomagamy chorych. Przychodnia jest czynna. Szkoła działa na zasadach online, tak jak wszędzie, ale dzieci, które mieszkają na miejscu, te rodzinne i te nasze własne, tak jak Patrycja, mogą się nadal uczyć w szkole po prostu. Lekcje odrabiają systematycznie, pilnujemy tego. No i tak, życie toczy się dalej. Zanim szerzej opowiemy o tym, co w Dziwodaja dzisiaj, mówi pani o swoich dzieciach, o tych dzieciach, które nie pochodzą z rodzin chorych na trąd, a w jakiś sposób znalazły schronienie, opiekę. Jak to się stało? To jest bardzo duży problem w Indiach. Jest cała masa dzieci, które po prostu potrzebują opieki innych. Pierwszym dużym problemem jest umieralność matek. Patrycja należy właśnie do takich, których matka umarła przy porodzie. Mamy, które umierają we wczesnym dzieciństwie albo zaraz po porodzie, osieracają dzieci, no nie ma ich jak wyżywić praktycznie. W zasadzie tylko pokarm matczyny może utrzymuje dzieci przy życiu, ponieważ produkty mleczne są nieprawdopodobnie drogie. I Patrycja przyszła na przykład do nas w stanie praktycznego zagłodzenia. Nie może ma kochającą rodzinę i wujkowie i tatuś pilnowali, no ale to mleko było smaku wody, wsypywano odrobinę proszku, no bo był bardzo drogi, rozdzielano to, no i tak, 4-miesięczne dziecko ważyło 1850 gram. Dzisiaj patrząc na tą piękną kobietę, trudno w to uwierzyć. Ona wszystko rozumie, co ja mówię. I, no ale właśnie tak było, tak było. I takich dzieci miałam sporą gromadkę, wykarmione tutaj. Niektóre odchodziły do swoich kochających zresztą przecież rodzin. Niektóre zostawały, niektóre już wyszły stąd. Taką moją najstarszą córką jest też dziewczyna, która straciła wszystkich. Ma rodzeństwo przyrodnie, ale praktycznie nie ma rodziny. Też ją uważam za córkę, zresztą jest moją córką chrzestną również. Nas drugie imię po Sita dostała od chrztu, miała już wtedy 2 latka. Nie, przepraszam, 4. Dostała imię Helena, także Sita Helena. I no to są ludzie, którzy w zasadzie nie mają innego domu, tylko ten. Także to jest jedna część. Są też dzieci, które były albo podrzucone, czasem z nieprawdziwymi informacjami, na przykład, że mama umarła, a nie umarła, no ale nie chcieli. Albo mam dzieci też z pewnymi niepełnosprawnościami, nasza Basieńka przepiękna,
No, praktycznie nie mówiąca, chociaż umie śpiewać Happy Birthday na przykład. Utalentowana i ciesząca się każdą muzyką. Sama właśnie podśpiewuje i podklaskuje. Zawsze tańczy. W kościele, kiedy zaczyna się gra, to Basieńka tańczy. Takich dzieci przeszło przez Dziwodaja przynajmniej 30. Sierota, Józio, dawno ożeniony, dwoje dzieci, a Santosz też ożenił się, dwoje dzieci. Akurat on blisko mieszka i pomaga nam, ale rozeszły się już niektóre z tych dzieci po ukończeniu szkół. No i myślę, że prowadzą szczęśliwe życie. Czasem wpadają, odwiedzają. No to są takie tych kilka dzieci, tych kilkoro dzieci, których jest teraz, chciałbym policzyć, nie wiem, czy im palców wystarczy, około 10. Są takie, które mają tylko nas. Tylko nas. Jesteśmy dla nich rodziną i będzie trzeba o nich zadbać, o za mąż pójście. Nie wiem, jak to się ułoży. Zobaczymy. No, to tak wygląda Dziwodaja, struktura Dziwodaja. Ale one są też niesamowicie pomocne. Patrycja to jest ktoś, kto mi teraz rotuje, od kiedy jeżdżę już na wózku. Bardzo dużo potrzebuje. I Patrycja jest bardzo kochaną córeczką i bardzo, bardzo mi pomaga. Patrycja, dużo o tobie mówimy. Powiedz mi, czym dla ciebie jest Dziwodaja? Śmiało. Powiedz, odezwij się, bo jest przerwa, więc mów. Czym jest Dziwodaja dla ciebie? To jest mój dom. I wszystko jest moja rodzina. A jak wygląda twój dzień w Dziwodaja? O, pracowity. To ja mogę powiedzieć, a ty zacznij. Rano ja wstałem o 5:00 i czasami biegałam, czasami nie, było bardzo zimno. I potem jadę do kościoła w Misza Święta i potem śniadanie. I trochę pracy, są tam pokój, ogród, czasami kuchni. I potem po południu jemy obiad, czasami, i potem czasami oglądałam telewizję i czasami odpoczywam. Bardzo ładnie mówisz po polsku. Czy większość dzieci mówi po polsku? Nie, mniejszość, zaledwie kilkoro. Twoje młodzieży większe w Polsce uczy się, znaczy mamy oczywiście skończone studia licencjackie, uczy się na 4 lata, Cita była 2 lata, nie miałam możliwości komunikacji. No i jeszcze była sytuacja, która zaczęła się prowadzić studia medyczne, a to się nie powiodło, zakończyła je tutaj. Nie jest lekarzem, jest pielęgniarką wykwalifikowaną. Była też wyszła w pielęgniarstwie. No i potem jeszcze dwie dziewczynki właśnie, Patrycja ze swoją przyjaciółką Marianną. Były, no one były krótko, pół roku zaledwie. No ale właśnie też w celu poprawienia możliwości komunikacji. Ale to bardzo się opłaciło. Nie wiem, czy pani redaktor wie, ale powstał film o Dziwodaja i przy kręceniu tego filmu pan reżyser korzystał z pomocy właśnie Manodża, żeby się komunikować z dziećmi. Żeby rozumieć, o co tym dzieciom chodzi, co one mówią, no to Manodż bardzo przy tym pomagał. No tak, to tyle o polskich możliwościach. Dzieci znają pojedyncze słowa, oczywiście dziękuję, dzień dobry, czy jakieś takie. Ale to tylko, ja nie naciskam na to, bo to im się na nic nie przyda. Akurat Manożowi się może przydać bardzo, bo już służy ludziom, zarówno swoim hindi, jest w środowisku, gdzie ludzie nie znają hindi, ale i polski też na przykład do komunikacji, o, tak jak powiedziałam, z panem reżyserem, nasi wolontariusze tutaj, jego młodszy brat też zaczął się uczyć polskiego, też mu na tym zależy. I to jest świetne, bo jak przyjeżdżają wolontariusze, to po prostu też jest to wielka pomoc. Nawet czasem w rozumieniu jednego słowa, a coś można wyjaśnić i się porozumieć. To jest dużo łatwiejsze niż hindi.
Chociaż dla nich polski jest pewnie taki sam trudny, jak dla nas hindi. No. Tak to jest. Coś jeszcze chcę powiedzieć, córeczko? Pani Heleno, a jak wygląda ten czas teraz? Trochę już Pani opowiedziała o tym, jak wygląda czas podczas epidemii. Kto został dokładnie z Wami? Jak sobie radzicie? Jak radzą sobie Indie w tym czasie? Mieliśmy szczęście, można powiedzieć. Moment, kiedy ogłoszono stan pandemii i epidemii w tym kraju i pandemię na świecie, a jednocześnie pozamykano granice i tutaj wewnątrz kraju też ustała wszelka komunikacja, czyli mniej więcej końcówka marca, to już było też po egzaminach w naszej szkole. Na szczęście dzieci rozjechały się na święto Holi i dokładnie po święcie Holi rozpoczął się lockdown. Także dzieci nie mogły wrócić. Kompletnie ustała komunikacja. To dla mnie było przedziwne. Nie mogłam tego w ogóle zrozumieć, jak to możliwe, żeby nagle wszystkie pociągi stanęły. Gdzie? W polu? No, jak to jest? Okazało się, że tak, że nawet nie dojeżdżały do konkretnych stacji. Tabory całe zostały opuszczone, autobusy stanęły. Wszelka komunikacja, ludzie na piechotę usiłowali przedostać się, no bo potracili też pracę w dużych miastach i wracali do swoich wiosek. Na piechotę, kilometry, tysiące albo rowerami, albo jakimiś własnymi pojazdami, jeżeli mieli. Najczęściej motory i rowery to jest najczęstszy środek komunikacji. Oczywiście nie wolno było się poruszać między stanami, tylko za wyjątkowych momentach i za pozwoleniami. Oczywiście obowiązywała kwarantanna, że ktoś przyjeżdżał na miejsce. No, a u nas sytuacja wyglądała tak, że rozjechały się dzieci z internatów, te, które u nas się uczą. No ale młodzież, tak jak Patrycja na przykład, dopiero kończyła studia, nie zdążyli skończyć egzaminów, bo to jeszcze nie był ten czas. Cztery egzaminy zdała, ona, jej koleżanki, koledzy. Tutaj przynajmniej trzy osoby na tej samej uczelni się uczą w tej chwili. Znaczy Patrycja akurat ostatnie roki już pozdawała. No i czekali do września, żeby dokończyć te egzaminy. No ale już jest wynik, wszyscy zdali. Patrycja też ostatnie cztery egzaminy, no i studia są ukończone. No ale co dalej? No nie ma pracy, nawet nie ma czego szukać. No jest źle. Ja myślę, że teraz zacznie się wielka bieda. Na samym początku troszkę zadbano o ludzi, wprowadzono jakieś ulgi, jakieś nawet rozdawanie jedzenia, ale wiadomo, ile można rozdawać, jeżeli się nie produkuje. No to jest bardzo trudna sytuacja. Myślę, że też przybędzie więcej chorych. W momencie, kiedy troszeczkę, teraz już troszeczkę się rozluźniło z komunikacją. No ale problem jest taki, tak się wydaje. No co z tego, że wolno już się poruszać, i przynajmniej po naszym stanie, kiedy autobus kosztuje dwa razy tyle, co kiedyś. No dlaczego? No bo może wsiąść tylko połowa miejsc siedzących, tylko tylu pasażerów, a dawniej się upychało pasażerów kolanem, czyli ten prowadzący samochód po prostu zarabiał pieniądze, a teraz on nie zarobi. Benzyna też w międzyczasie zdrożała, no więc bilet kosztuje dwa razy tyle. Też nie przyjedzie taka gromada pacjentów, jak przyjeżdżała kiedyś. No nie. Teraz przyjeżdżają własnymi środkami lokomocji, mówię, rowery, motory. A w najbliższym czasie spodziewamy się niestety najazdu, bo znowu nie będzie ich stać na leki. Znów większej ilości osób będzie, być może będzie stać ich na podstawowy ryż z jakimś sosem, a na jakieś bogatsze jedzenie i sypną się choroby znowu. Mhm. Także no, sytuacja wygląda dramatycznie. Mhm. Szkoła nie została wznowiona. Termin ewentualnej normalnej szkoły, przyjścia dzieci do szkół, nawet na najbliższym terenie, jest zawieszony. W tej chwili już mówi się o tym, miało być po Diwali, czyli w listopadzie. Teraz się już mówi, że do końca grudnia nie będzie. A już słyszałam pogłoski, że prawdopodobnie do końca stycznia, czyli po Dniu Republiki być może. Co oznacza co? Czym to jest? Część lekcji jest prowadzona online. No, ale dla kogo? Dla tych, którzy mają przynajmniej smartfony albo laptopy, prawda? No to jaka jest tych? No i sieć, i połączenie z siecią.
Owszem, puszczane, nasi nauczyciele pracują nad tym, puszczają w sieć. Jakaś część dzieci korzysta, oczywiście dzieci bogatszych. To, co mówię, z zewnątrz przychodzili ludzie, których stać było na szkołę. Oni płacili, zresztą dzięki temu też częściowo utrzymywaliśmy naszą szkołę i nauczycieli. No a nasze dzieci z kolonii, no to niestety nie, stracą cały ten rok. Niestety. Będą musiały, nawet zapomną pewnie to, co się uczyły w poprzedniej klasie. Co z tego, że pozdawały te egzaminy, kiedy, jeżeli wrócą w przyszłym roku, gdzieś na początku, może maja, czerwca, no to i tak będzie to bardzo duża wyrwa w ich edukacji. Trudno mi sobie wyobrazić, jak to dalej pójdzie. Naprawdę nie do przewidzenia. A jeżeli chodzi o powrót teraz młodzieży, bo już o tym się mówiło, że być może od powyżej 10 klasy, albo powyżej 8 klasy, 9, 10, 11, 12, bo wtedy są te egzaminy takie końcowe. Po 10 klasie nazywamy to małą maturą, po 12 już jest pełne przygotowanie do studiów uniwersyteckich, że te 4 klasy wrócą, no ale mówię, przedłużono już do stycznia. Oznacza to, że jeżeli na przykład będą w marcu albo na początku kwietnia egzaminy, to oni będą mieli 2 miesiące nauki. Czyli tak naprawdę tylko do powtórzenia i przygotowania się do egzaminów tych, którzy się w międzyczasie uczyli. Bo nauczyć się przez 2 miesiące rocznego programu, no to nie jest wykonalne dla nikogo, nawet dla najzdolniejszych. Chociaż mamy zdolne bardzo dzieci, ale to nie jest wykonalne. To jest smutna rzeczywistość. Pani też zazwyczaj jeździła do Polski, w tym roku to się nie udało. No, bilet miałam gotowy na 2 kwietnia. Miałam zamiar przyjechać na Wielkanoc w tym roku i obchodzić bardzo uroczyście. Chociaż to też obchodzimy bardzo uroczyście, no ale tak zwykle co drugi, w zależności od tego, czy jest późna, czy wczesna Wielkanoc, to jeżeli późna, to obchodzę w Dziwotaja, jeżeli wczesna, to obchodzę w Polsce. No i tak, właśnie zaczął się lockdown, były loty do Polski. Ktoś mnie tam nawet namawiał, ale ja uznałam, że nie miałam pojęcia, że to potrwa tak długo. Nikt z nas przecież tego nie wiedział, ale pomyślałam sobie, że no a być może będzie ta zaraza gdzieś tutaj w pobliżu i trzeba będzie po prostu udzielać pomocy intensywnie. Więc ja jako lekarz, no przepraszam, ale kapitan schodzi ostatni ze statku, więc nie miałam zamiaru uciekać przed zarazą. No, po prostu myślę, że jestem tu potrzebna, to jedno. A drugie, że co bym w Polsce robiła, kiedy tam też wszystko zamknięte. Tak naprawdę przyjeżdżam na urlopy, no tak zwane urlopy, czyli pobyty w kraju, miłym, kochanym, sympatycznym, z moimi najdroższymi, z najbliższymi. Ale ja tam mam pracę normalną, przecież pani wie, bo między innymi w waszej telewizji też byłam w ramach mojej pracy, żeby coś opowiedzieć o Dziwodaja, żeby zdobyć nowych ofiarodawców. Mam całą masę spotkań z naszymi ofiarodawcami. Zawsze staram się spotkać, żeby no, mieli tego świadka życia ich dzieci. Prowadzimy tak zwaną adopcję serca, gdzie jeden ofiarodawca, prawda, sponsoruje, ale też modli się i jest w łączności z naszymi dziećmi. Zawsze te swoje dzieci wypytują, te swoje pociechy, przyjeżdżają ze zdjęciami na takie spotkanie i opowiadają, chcą wiedzieć, co się dzieje aktualnie. To piękne jest. Ta łączność nasza z polskimi ofiarodawcami teraz to jest naprawdę piękna rzecz i bardzo ważna dla naszych dzieci. Może też przy okazji powiem o tym, że jak ważną rzeczą jest obecność. Wolontariusze, którzy tu przyjeżdżali, czasem mnie pytali, no właśnie, bardzo chcieli bardzo dużo zrobić, oczywiście. Tylko tak, jest problem języka. Bez języka porozumieć się z pacjentem nie można. Większość przyjeżdża medyków. Z dzieciakami też praktycznie angielski jest bardzo słaby, więc ta łączność też jest nieduża. Oczywiście gry sportowe i inne rzeczy to jak najbardziej, ale a pogadać to sobie za dużo nie można. No ale ja zawsze mówiłam, ale wiesz co, najważniejsze jest być. Niesamowitym przeżyciem jest dla naszych trędowatych, że ktoś się nami interesuje. Miałam kiedyś taką sytuację, że przyjechała siostra zakupna, która pisała pracę o trądzie, pracę socjologiczną. Więc przyjechała z naszymi pacjentami porobić wywiady. No właśnie jak tam wyglądała ta sprawa socjalna, to wypędzenie ich z domu. Coś takiego pisała na jakiejś uczelni, no i ileś tych wywiadów tu zrobiła, zapytała mnie o to oczywiście.
No i proszę sobie wyobrazić, że jak wyjechała, to nagle obstąpiły mnie panią, mówią, ale wiesz, ona nas naprawdę słuchała. Ona słuchała historii naszego życia. To było niesamowite. Kto się interesuje historią życia trędowatych? A to każda ta historia jest i bolesna, i radosna, i piękna czasem, ale naprawdę zainteresowanie, bycie z nimi jest jedną z najważniejszych funkcji. Mówię to wolontariuszom, mówię to gościom i to funkcjonuje. Ta obecność naszych rodziców adopcyjnych na odległość też daje bardzo dużo. Są dzieci, które nawet nie dostawały żadnych kartek czy prezentów z Polski, ale wiedziały, zapewniam je zawsze, modlą się za tych swoich ofiarodawców. A czasem jakieś dziecko mi pytało, czy na pewno mam rodzinę, czy ja na pewno mam jakąś rodzinę. No ja mam całą listę ofiarodawców, więc zawsze mówię nawet, kto mama, tata, dziadek, babcia, wujek, rodzeństwo masz też w Polsce. No teraz nawet zdarza się, że ktoś telefonuje przez WhatsAppa i jeżeli jest dziecko, nasza Anna Rani ostatnio miała taką przyjemność, jej mama chrzestna z Polski, porozmawiały sobie właśnie tak, jak w tej chwili mogę rozmawiać z panią i z telewidzami. Porozmawiała przez WhatsAppa i to było piękne. Bardzo ważne przeżycia, że wspieramy się razem, nie tylko chodzi o finanse, ale też o to wsparcie duchowe. Nie jesteśmy sami, jesteśmy zadbani, wiemy, że są nasi bliscy gdzieś tam w dalekiej Polsce. I to za to wszystko Panu Bogu dziękujemy. Pani Helena, opowiada Pani o znaczeniu tej uważności i na osoby, które chorują na trąd i na dzieci. Prywatnie opowiadała mi Pani kilka takich podbudowujących historii o osobach trędowatych i o dzieciach. Gdyby Pani zechciała podzielić się z naszymi widzami konkretnymi historiami osób. Takich historii jest bardzo dużo. Powiedziałam smutną jedną o tym, że bratowa nie zaakceptowała swojego szwagra. Ale tak, były radosne, bardzo wiele. Takie, które przechodziły ze smutku do radości. Niestety już nieżyjąca pani, cudowna, zachorowała w wieku kilkunastu lat, skończyła ósmą klasę. Ja ją tu zastałam już, kiedy przyjechałam, miała bardzo okaleczone ręce, praktycznie nie miała palców. Po prostu tutaj z powodu braku czucia spowodowanego trądem bardzo często te kończyny tracą przede wszystkim palce, ale też czasem uszy, czasem inne części ciała. Zwyczajnie, może nie do wiary, ale zwierzęta, gryzonie je odgryzają, bo oni nie czują. Może się też skaleczyć i stracić palec czy nogę nawet z powodu zaniedbanego wrzodu. Ale też zdarzało się, i to opisywali dawno już lekarze, że po prostu w nocy nagle się palec skraca o jeden paliczek. Okazało się, że są szczury w pomieszczeniu. Bywa. Kiedyś pani mi opowiadała, bo miała ranę akurat na wierzchu stopy. Ja mówię, ale jak to się stało? Oparzyłaś się? Ona mówi, nie. Siedziałam przed telewizorem, oglądałam telewizję, a potem spojrzałam, a to szczur mi wyżera skórę na wierzchu. Ona tego nie czuła, ona tą nogą nie ruszała, więc szczur spokojnie ją obgryzał. No tak, więc ta pani nie miała palców praktycznie. I proszę sobie wyobrazić, była na tyle wykształcona, że wiedziała, które to są leki uspokajające. Zaczęła sobie pomalutku gromadzić. Jak mi panie o tym powiedziały, no natchnienie Boże, naprawdę. Nagle sobie pomyślałam, zaraz. Rehabilitacja przez pracę. Zapytałam Kal pana. Chciałabyś uczyć dzieci? Te najmłodsze, alfabet. Ona była nauczycielką nauczania podstawowego. Między dziećmi też kredą pisała. Mówię, trzymając w takich kikutach palców kredę. Tak samo się podpisywała, mam te jej rączki przepiękne, tak okaleczone, ale tak piękne, takie mięciutkie były. No, uczyła dzieci przez wiele lat. Jako ilustrację do tego dodam, że kiedy były młodzież w Panamie, a nasza młodzież w ilości 18 była w Polsce, w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży,
w roku 2016. Trzy czy cztery lata później była Panama. Nie, to się opowiada, jakieś bajki. To był 16, to w 18 była Panama. I nasza młodzież też chciała to przeżywać. Był taki dzień, kiedy mieli opowiedzieć o znaczeniu kobiet w ich życiu. Ważnych. Większość tej młodzieży, akurat miałam taką grupę, gdzie ktoś mówił, no mama nie miała dla mnie czasu, ale no tam ktoś jest tam wzorcem mojej, mnie też czasem badało, wzorzec kobiety, a większość z nich, to była chyba 10-osobowa grupa ze mną, chyba 7 czy 8 z nich powiedziało, najważniejszą osobą w ich życiu była Kaltana. Ta nauczycielka z dwóch podstawowych. Ona im się zapisała w pamięci, ona była dla nich dobra, ona o nich dbała, ona ich cierpliwie uczyła. No po prostu niesamowite. To jest jeden przykład. A teraz mi się nasunął drugi. Ogólniejszy trochę. Otóż kiedy zdarzał się nasz jubileusz, nasi byli wychowankowie bez żadnego porozumienia ze mną. Z własnej inicjatywy wpadł na taki pomysł, nie wiem, czy dwoje, czy troje ich się razem zgadało, ale wiem, kto był prowodyrem, to była jedna z naszych wychowanych, bardzo mnie kocha i często przyjeżdża tutaj, na szczęście niedaleko, 30 km stąd mieszka. Najstarsza córka w tej rodzinie, 4 ich tutaj się uczyło. To były dzieci osierocone przez ojca i matka sobie nie dawała rady, z kolei trędowatych. I ona jest nauczycielką gimnastyki w tej chwili, jej siostra pracuje w szpitalu, a dwaj młodsi bracia jeszcze się uczą. Jeden zdaje się już podjął pracę, najmłodszy się jeszcze uczy, ale już uniwersytet, już tutaj u nas pokończyli naukę. I ta dziewczyna, Uma, zaapelowała, żeby się jakoś zainteresować tym naszym jubileuszem. Wpadł na jakiś pomysł, nie wiem, zbierali pieniądze, nie wiedziałam na co zbiorą. Na co zbierają? Myślałam, że nas wspomogą, ale ja miałam wystarczającą wtedy ilość pieniędzy, bardzo dużo osób się dołożyło do tego. Proszę sobie wyobrazić, któregoś dnia, już nie wiem, 2 czy 3 dni przed jubileuszem, siedzieliśmy, pamiętam, na werandzie i miałam gości jakiś. Nagle podjechał samochód, tak tuż pod moją werandę, taki półciężarowy. Wyskoczyła ta młodzież, obstąpiła mnie. Mówię o tym ze wzruszeniem. Bo przywieźli całą tą półciężarówkę darów. Kupili nieprawdopodobną ilość jakichś ciepłych ubrań, szalów, ale i dla wszystkich, pomyśleli o wszystkich, ponieważ to był grudzień, żeby na Boże Narodzenie dla każdego była paczka, przygotowali 500 czy 600 paczek. Rozmaitych drobiazgów wydawałoby się, ale no takich potrzebnych, użytecznych. Ale również kilka worków jedzenia, ryżu, dalu, no po prostu taki dar od naszych byłych wychowanków. To jest niesamowite. Jeżeli można jeszcze, to jeszcze jeden mi się nazywa. Tak, pewnie, że tak. Historie otóż są tak, bardzo mam taki specjalny, mamy taki specjalny fundusz na usamodzielnienie. Więc jak młodzież kończy studia, czasem potrzebuje, żeby ich wyposażyć w coś, no, na przykład w komputer albo w coś. No i jeżeli przychodzę, zwracają się z czymś takim, to mam taki specjalny fundusz na usamodzielnienie. No i udzielam z tego pożyczek również przy budowach domu. Pożyczek częściowo są zwracane, czasem nie, ale no w każdym razie jest to pomoc dla tych, którzy, no, żeby się odbić od dna, żeby z czymś zacząć, nie od zera. Najczęściej zaczyna się z długami, bo trzeba jeszcze łapówkę dać, przepraszam, ale to taka rzeczywistość tutaj. No i był taki mężczyzna, młody człowiek, kończył tu u nas szkołę i miał tylko mamę, wdowę i mieszkał w takiej chatce na Kurzej Łapce prawie, że Boże, ten dach się walił, tam były dziury, to było malusieńkie i poprosił mnie o pożyczkę. No, nie miał pracy żadnej, nie wiedziałam, kiedy ją będzie miał, ale dałam. Było to 30 tysięcy. Wtedy to były dosyć duże pieniądze, pewnie teraz to jest 60 tysięcy rupii. Dałam to, nie czekałam na zwrot. Nawet sobie myślałam, no nie chcę się upominać, broń Boże. Czasem jest tak, że jak zwrócą, no to mam dla następnych po prostu, ale no, proszę sobie wyobrazić, minęły lata.
może 5-6. Przyjechał tu z całą sumą. Był już wtedy żonaty. Właśnie w międzyczasie wydatki, no bo ożenił się. Przyszła na świat pierwsza córeczka, potem druga. Chyba po urodzeniu się tej drugiej córeczki przyjechał tutaj w kopercie, przywiózł mi całą sumę z dodatkiem. Kiedy pytałam, no słuchaj, ale przecież musisz mieć na przyszłość swoich córek. Mówi, mam wystarczająco. Nie jesteśmy. No, to było wzruszające. Przyjęłam oczywiście, bo przecież mam komu ofiarować znowu. A to nie jest koniec w szkole. Nie jest koniec tej historii. Przyjechał tu inny mój, on był współpracownikiem, nie uczył się tutaj. Był jako trędowaty, jakiś czas na nim pracował, potem się ożenił. Mieszka też niedaleko stąd. Stracił nogę. I wcześniej pracował jako rykszarz rowerowy, kręcąc pedały. No a kiedy właśnie został okaleczony, stracił nogę, chodzi teraz na protezie, chciał kupić sobie rykszę motorową. No to jest oczywiście ogromny wydatek. Przyszedł do mnie, czy mogą pożyczyć pieniądze. Jakie tam już miał, zapytałam ile. Powiedział, że spłaci, no bo będzie zarabiał, dzięki tej rykszy będzie zarabiał, więc oczywiście no poza tym, że jest okaleczonym, trendowatym, to oprócz tego miał właśnie jeszcze ten atut, że będzie zarabiał i ewentualnie spłaci. No i pożyczyła, no i za jakiś czas przyjechał, pochwali się tą rykszą, już zarejestrowana, już pracuje. Ja mówię, no ale no to ile ona kosztowała? A on mówi 80. Ja mu dałam 40. Mówię, ale od kogo miałeś jeszcze? A on mówi, pożyczył mi ten, który kiedyś pożyczył na domu. Ode mnie. Niesamowicie wzruszające historie. Nic, ale się zajął i potrzebował. Ma pieniądze, pożyczył mu. Powiedziałam do tego rykszarza, najpierw jemu spłać. Jak już jemu spłacisz pożyczkę, to dopiero potem mnie. No właśnie, jeden drugiemu. I rodzinom pomagają, wspomagają ich. I ci, którzy u nas pracują i dostają drobne honorarium, proszę sobie wyobrazić, też zbierają, żeby swoim rodzinom, tym rodzinom, które się ich z przyjemnością pozbyły, nieraz włożą tam i pieniądze, i prezenty, i różne te rzeczy. Wspierają ich. Także no tak wygląda to życie. Przygodaja leczy i na ciele, i na duchu. Tak, tak. Świt życia zawsze przynosi światło też wszystkim innym. To jest taka wzajemna służba i wzajemne ubogacanie się wszystkim, czym się ma, co się ma. Czegokolwiek się dotknie, to tutaj naprawdę jest jakiś z tego zysk. Pani Heleno, a jak w Indiach wygląda stosunek do wiary katolickiej? Pani opowiedziała tutaj o tym, w jaki sposób ludzie uczą się tego katolicyzmu, uczą się tego braterstwa. Mówi Pani o konkretnych przykładach, o tym, że sami z dobrej woli przyjmują katolicyzm. A jak to jest szerzej, nie w Jivodaya, ale w Indiach? Nie jest dobrze. Jesteśmy wielką mniejszością, znaczy maleńką mniejszością. Około 2,2% całej populacji to są wszyscy chrześcijanie, z tego połowa jest katolików. Także to jest jakiś 1% populacji, no ale populacja wynosi 1,2 mln czy 300 milionów, miliard, 300 milionów, więc to jest mało. W dużych miastach katolicyzm jest widoczny, są kościoły, duże kościoły katolickie i duże wspólnoty katolickie. Na wsiach wygląda to zupełnie inaczej. No ale chrześcijanie nie są kochani. No, w tej chwili rządzi w Indiach partia nacjonalistyczna, BJP. Szef rządu jest no, przeciwko zarówno muzułmanom, jak i przeciwko chrześcijanom. Jest bardzo wiele aktów, co i rusz, gdzieś się dowiadujemy o wielkich aktach przemocy. W tej chwili na przykład sławny, na pewno w Polsce też nasi rodacy słyszeli o kapłanie jezuicie, hinduskim oczywiście, Swami, nie pamiętam jego imienia, który jest w więzieniu. No parkinsonizm jest w bardzo ciężkim stanie, nawet nie może odpowiadać z wolnej stopy. Oczywiście jest oskarżony o współpracę z maoistami, co jest bzdurą.
pomagał właśnie tym ludom pierwotnym, Adivasom, pomagał stanąć na nogi właśnie tym ubogim warstwom. I to jest zawsze kością w gardle, bo chrześcijaństwo propaguje tutaj braterstwo jednocześnie. Jesteśmy sobie równi, pomagamy sobie wzajemnie. Dla mnie nie ma różnicy, czy Haridżan z Braminem siedzą razem ze mną przy wspólnym posiłku, a dla nich ma to jest ogromne znaczenie. Nie chcą tego i odrzucają katolicyzm. Ogólnie, ale no, takie ośrodki, które udzielają pomocy, a większość katolików no, służy pomocą, no, służymy też pomocą innym, wszystkim, niezależnie od wyznania, rasy czy pozycji społecznej. Zarówno my, jak i inne instytucje katolickie, i szkoły, i placówki służby zdrowia, placówki opiekuńcze najrozmaitsze, no to na ogół nie doznajemy żadnych takich aktów przemocy. Ale pojedynczy ludzie w Orisie były straszne prześladowania. Teraz niedawno usłyszałam, że w Karnatace też jakieś akty przemocy wielkie, jakichś chrześcijan tam pobito. A ogół są jakieś preteksty. Ale są preteksty. To jest prześladowanie dlatego, że jesteśmy inni. No nie ma tak jak w krajach muzułmańskich, jak w krajach afrykańskich, gdzie Boko Haram i inne wszystkie mordercze organizacje po prostu zabijają to, co się dzieje w Pakistanie przecież. No to tego u nas nie ma, ale jesteśmy kochani. Właśnie dlatego, że dbamy o tych najuboższych, że mówię, czujemy się wszyscy braćmi i to nie jest coś, zmieniacie co tym samym układ kastowy, coś, co funkcjonuje tutaj od wieków. I co mówię, teoretycznie przez konstytucję jest zniesione rzekomo, a jako ilustrację tego to powiem coś nieprawdopodobnego, w co trudno uwierzyć. Mimo, że oficjalnie kasty są zmienione, wszędzie, w każdym urzędzie, w szkole, w banku, wszędzie zapytają cię o kastę. Nie tylko zapytają, jest specjalna rubryka. W dokumencie jest specjalna rubryka. Ja w dokumencie indyjskim, który posiadam, mam wpisane Christian. Jestem chrześcijanką. A nie to wszystkie dzieci. Z jakiej jesteś kasty, Patrycja? Hindu. Hindu, ale jaka to jest religia? A twoja kasta, dziadki? Terli. Terli. Jakaś, to nie jest kasta, to jest z kastria. Ja myślę, że to jest ta średnia kasta, ale tam są jeszcze warstwy. Dokładnie trzeba określić, z jakiej grupy społecznej się pochodzi. W szkole, ale i od moich trendowatek też czego wymagają. Jest, dlaczego dostajemy, część leków dostajemy od państwa, te przeciwtrądowe, bo to WHO nam funduje i z tej organizacji takiej WHO-owskiej dostajemy. Tam też wymagają w papierach, żeby każdy pacjent miał zapisane imię, nazwisko, adres, chociaż czasem nie mają tych adresów nawet i właśnie kastę. To jest po prostu śmieszne. Po prostu śmieszne, to jest taki paradoks. Tak, ale przełamujemy to, chrześcijaństwo jest inne, a ta inność jest bolesna dla Hindusów. Pani Heleno, jeszcze na koniec. Proszę powiedzieć, w jaki sposób można udzielać Pani wsparcia? Wiem, że tutaj w Polsce poprzez Instytut Wyszyńskiego. Jak to dokładnie, proszę opowiedzieć? Dobrze, ale jeszcze zanim to powiem, to powiem jedną optymistyczną, piękną rzecz, co się teraz dzieje, co się właściwie wydarzyło niedawno. Otóż z powodu lockdownu, jak wiadomo, jesteśmy, duża część nas jest bezrobotna. No ja akurat troszkę mam pracę, ale moi nauczyciele nawet, którzy pracują na pół gwizdka, jeden z moich wychowanków, nauczyciel teraz tutaj, mój chrzestny syn zresztą, Agan, a od chrztu ma imiona Jan Paweł. Padł na pomysł, a w ogóle jest bardzo twórczy, rozmaite drobne sztuki teatralne, tak można powiedzieć, z najrozmaitszych okazji on układa, też reżyseruje i potem nasza młodzież przedstawia rozmaite fajne obrazki. Wpadł na genialny pomysł i tuż za moją werandą jest taki plac zabaw. On był, tylko że tam była jedna huśtawka i dwie inne, a w tej chwili urządził tam przepiękny plac zabaw. Zaczął od obsadzenia zielenią, ładnymi krzakami, przepiękny. Potem wybudował małą taki pagórek i tam ma stanąć, jeszcze niestety niewykonana, chociaż nas oszukiwali, że już będzie. Nie ma jeszcze tej statuły Pan Jezus, który przygarnia dzieci. Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Jeszcze dwa aniołki mają stanąć przy wejściu.
To wszystko zamówiliśmy i nie dostarczono nam jeszcze. Są huśtawki z jeżdżalnia, jakieś kręciołki, to zakupiliśmy. No, co jeszcze? A, mały stawik, gdzie są trzy żółwie. Tak, no atrakcja dla dzieci, mała fontanna. I to wszystko zrobili. Owszem, pomagałam finansowo troszkę, ale większość zebrali tutaj miejscowi ludzie. Nasi sąsiedzi, którzy normalnie pracują i zarabiają pieniądze, a przychodzą do nas tylko na mszę świętą, katolicy, też się na to zrzucali, a niektórzy z nich są dobrze sytuowani. Z Rzymu dostałam piękną, no taką, ponieważ ta pani zna, była tutaj trzykrotnie u nas i zna Jana Pawła też, Agana, więc jak usłyszała, że coś takiego robi, to też rzuciła tutaj groszem. No i właśnie 11, na Dzień Dziecka miało być, Dzień Dziecka obchodziliśmy 14, ale dopiero tydzień później była uroczysta inauguracja i ten park nazwano parkiem babci Janiny, nani Janina, a była to osoba, która rozpoczęła właśnie pomoc nam tutaj. I Agan chciał właśnie ją uczcić, jej imieniem to nazwano, jeszcze na budynku przylegającym od drugiej strony wymalowano ją na podstawie takiego zresztą naszego komiksu, zdjęcia jej i no i tak no bardzo to ładnie wygląda wszystko razem, jest przepiękne. Radość jest taka, że te dzieci cały dzień tutaj praktycznie szaleją teraz, te małe, a wieczorami starsza młodzież też lubi się pobujać. Także ja mam cały czas życie bujne za oknem, za drzwiami. No, a pomagać nam można na rozmaite sposoby. Nie zachęcam do przyjazdów wolontariackich, nie tylko dlatego, że jest teraz epidemia, ale że no, właśnie to jest ograniczona rzecz z powodu języka, a teraz będzie jeszcze, mówię, dodatkowo zwiększona przez lęk przed chorobami, chociaż już mam 2 zgłoszenia wolontariackie. Natomiast finanse to są zawsze konieczne. Konieczne, bo jeżeli się rozdaje, to trzeba też z czegoś zgromadzić. My tu uprawiamy pole i troszkę ryżu mamy z tego pola, także tak nie jesteśmy zupełnie pozbawieni środków do życia. Tak jak mówiłam, szkołę częściowo utrzymują uczniowie z zewnątrz teraz, no ale poza tym wszystko i codzienny ryż, i codzienna i właśnie nauka, i utrzymanie, prąd, środki transportu, za to wszystko trzeba, na to wszystko potrzeba po prostu sporo pieniędzy. Specjalnie, żeby w ramach tej pomocy przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego, którego jestem członkinią, powstał sekretariat misyjny Dziwodaja, mieszczący się w Warszawie, jego siedziba jest w Warszawie. Wszystkie dane mam podać no, w Warszawie i oni zbierają w najrozmaitszy sposób. Myślę, że tak, dane jest strona internetowa. Jest strona internetowa. Tak, gdzie można zaczerpnąć wszystkich informacji. Taka podstawowa nasza rzeczywiście pomoc ogromna to jest adopcja serca. Teraz nie ma dzieci, nie możemy się tymi dziećmi podzielić, ale kiedy przychodzą nowe dzieci, zawsze tych ofiarodawców nowych potrzebujemy i, no i to jest jakieś takie zapewnienie, bo jeżeli ktoś się zobowiąże, że co miesiąc przyśle jakąś sumę, czy to będzie 120, czy 150 zł miesięcznie, to dla polskiego dziecka to nie jest na utrzymanie, a tutaj wystarczy. A tu wystarczy na utrzymanie jednego dziecka na miesiąc, mniej więcej, nie wiem, bo teraz pewnie pójdzie duża inflacja, no ale i ceny pójdą w górę. No ale w każdym razie tak ostatnio, jak wyliczałam, to było około 150 zł miesięcznie. Utrzymanie jednego dziecka, to znaczy to nie jest utrzymanie konkretnego dziecka, to jest do wspólnej kasy idzie wszystko i płacimy z tego wszystkie wydatki. Ale przeliczam właśnie na głowę mieszkańca i mniej więcej tyle kosztuje utrzymanie jednego mieszkańca, bo dzieci do późnego wieku, do późnej starości jesteśmy dziećmi i każdy z nas potrzebuje pomocy. A tutaj no, żyjemy z tej opatrzności Bożej w postaci naszych rodaków. Poza adopcją serca są też rozmaite inne fundusze, wspomniałam, jest specjalny fundusz medyczny też, jest na usamodzielnienie, jest na studia dla studentów, ponieważ ci, którzy podejmują studia, niektóre są dosyć kosztowne i chcemy w tym uczestniczyć, żeby im umożliwić no, stanięcie na nogi, bo kiedy człowiek może już się cieszyć życiem, wtedy kiedy już sam zarabia na siebie i na swoją rodzinę, więc żeby pomóc w tym, to trzeba skończyć dobre studia.
Także pomagamy w tym też finansowo. Albo część, tak jak Patrycja i jeszcze jej dwie czy trzy koleżanki mieszkają na miejscu i w pobliżu mamy uniwersytety, a część w swoim miejscu zamieszkania, ale płacimy im czesne i dajemy na podręczniki. Także to są takie fundusze celowe. Niekoniecznie trzeba się zobowiązywać na dłuższy czas. Nie jest też tak, że jak ludzie się czasem boją, na dłużej się zobowiążę, jak mi się pogorszy sytuacja, to co? Nic, nic. Dzielimy się wszyscy tym, co mamy. Jeżeli może pomóż, jak nie, no to nie martw się, ale bardzo zachęcam, bardzo proszę i bardzo proszę wszystkich, którzy obejrzą dzisiaj nas tutaj, mnie i Patrycję razem, o pomoc modlitewną. Bardzo cenię sobie, znam wartość modlitwy. Wiem, jak bardzo jest pomocą w każdym momencie. A czas lockdownu, Wielkanoc tegoroczna i wszystkie następstwa tego są tak bolesne, że bez modlitwy za nas to nie ruszymy dalej. Nie ruszymy. Potrzebujemy Waszej modlitwy. Będziemy za nią bardzo wdzięczni i codziennie za naszych wszystkich ofiarodawców modlimy się na różaniec. Pani Heleno, Patrycja, bardzo Wam dziękuję i za modlitwę, i za tę rozmowę. Pozdrawiam serdecznie dalekie Indie z Polski. Dziękuję bardzo, dziękujemy. No i wszystkich nasze dzieciaki się pewnie ucieszą. Jak będzie można już to obejrzeć, to ja im tutaj chyba na moim ekranie też będę mogła wyświetlić. Niech sobie obejrzą, jak to wygląda, jak się o nich rozmawia. I tak Polska staje się coraz bliżej Indii, a Indie coraz bliżej Polski. Tak. Serdecznie Was pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.